spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Kultury Nikot, które odbywa się w gościnnych murach goszczącego nas Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Naszym dzisiejszym gościem jest senator Bogdan Kozioł. Hubert Kozioł. Hubert Kozioł, przepraszam, mocniej. Tematem są zagadki września 1939. Dlaczego taki temat jest? No, myślę, że dość oczywisty. Niedawno obchodziliśmy rocznicę zakończenia regularnych walk kampanii wrześniowej, co jak wiadomo nastąpiło 5 października 1939 roku, a temat września 1939, szans, możliwości polityki polskiej będzie powracał chyba co roku w rocznicę, chyba dokąd będzie Polska istnieć, ten temat będzie Polaków interesował. Zwłaszcza, że mamy do czynienia zawsze z wielką intoksykacją. Tak, jest to zagadnienie złożone z bardzo wielu względów i myślę, że to spotkanie przecież na pewno go nie wyczerpię. Przypuszczam, że będziemy do tego tematu jeszcze nieraz wracać, a w tej chwili oddaję głos naszemu gościowi. Dla osób, które ewentualnie pierwszy raz są, tylko taka informacja, że najpierw mamy wypowiedź naszego prelegenta, a potem będzie po zakończeniu referatu będą nam wszelkiego rodzaju pytania, uwagi, wątpliwości i ćwiczeniów. Oddaję głos panu redaktorowi. Dziękuję bardzo. No, witam państwa serdecznie. Cieszę się, że jestem tutaj przy tym zacnym audytorium, ale na wstępie muszę powiedzieć, że jestem tutaj niewłaściwą osobą. Powinien tutaj być jakiś utytułowany profesor w stylu Sławomira Cenckiewicza. I opowiadać wam o zagadkach września 39. No ale niestety znaczna większość utytułowanych profesorów głównie przepisuje to, co inni profesorowie lub ich magistranci napisali parę dekad temu. Popularni publicyści historyczni, co roku wypuszczający po bestsellerze, przepisują z kolei dawną publicystykę historyczną, czy to Stulbickiego, czy to Zata Mackiewicza. Więc zagadkami września zajmują się, zagadkami historii zajmują się tylko entuzjaści, hobbyści, tacy jak ja. Ja jestem dziennikarzem Parkietu Rzeczpospolitej, także pisma Historia uważam, że blogerem. I zajmuję się i podczas swoich holistycznych badań wielokrotnie natykają się na różnego rodzaju anomalie w oficjalnej historii II RP, II wojny światowej, września 1939 roku. Że te anomalie to rzeczy, które są zazwyczaj od dawna znane historykom, ale historycy je z różnych względów pomijają, mimo że zostawiają je całkowicie na widoku. Bo na przykład IPN wydał w zeszłym roku wspomnienia pułkownika Józefa Szostaka. Pułkownik Józef Szostak był wybitnym przedwojennym oficerem sztabu generalnego, pracował m.in. nad planem operacyjnym Zachód, czyli wojny obrony przeciwko Niemcom. I napisał książkę wspomnienia pod tytułem Moja służba niepodległa, ponad 600 stron. Cegła, którą się jednak szybko pisze, szybko czyta. Jest tam jedna scena z marca 1939 roku. W dniu zajęcia przez Niemców Kłajpedy pułkownik Józef Legiakicz, wiceszef sztabu generalnego, rozmawia z Szostakiem, sonduje jego opinię. I co teraz będzie po Kłajpedzie? No Szostak odpowiada, no teraz pewnie kolej na nas. I co zrobimy? No, pewnie będzie wojna, będziemy się bić. Ale zdaje pan sobie sprawę z tego, że dostaniemy w dupę? Szostak odpowiada, no wiadomo, oni są od nas znacznie silniejsi, ale silniejsi od nich w końcu pobiją Niemcy. Jaklicz odpowiada mu, tak, to prawda, ale wejdzie tutaj Armia Czerwona i minie bardzo wiele lat, zanim jej się pozbędziemy. Marzec 1939 roku. Ten fragment został w Plusie Minusie, w dodatku do rzeku weekendowym, wydrukowany przy okazji bodajże zeszłorocznej powstania warszawskiego. Dokładnie z tym zapisem rozmowy, no i nie wywołał jakichś szczególnych komentarzy. Popularni publicyści typu jak Piotr Zychowicz nam przekonują, że ówczesne polskie władze no, były po prostu głupie. Dały się wciągnąć w Wielkiej Brytanii w wojnę przeciwko Niemcom. Niepotrzebnie.
tymczasem kto kogo wciągnął? Zychowicz i inni twierdzą, że nasze naczelne dowództwo, nasz rząd nie docenili sił Niemców. Widać jednak, choćby z rozmowy Szostaka z Jakiczem, że byliśmy w pełni świadomi, jak to się może skończyć. W październiku 1938 roku prymas Chlont rozmawiał z marszałkiem Śmigłym-Rydzem o przyszłej wojnie z Niemcami. Rydz był pesymistyczny, mówił, że tak, Polska wyjdzie z tego skrwawiona, ale prawdopodobnie powiększona. Mieliśmy więc pewną świadomość tego, na co ruszamy. Mówi się, że weszliśmy w wojnę przeciwko Niemcom po tym, jak brytyjski premier Neville Chamberlain dał Polsce w marcu 1939 roku gwarancję pomocy. Tymczasem narada, na której zapadła decyzja o odrzuceniu niemieckich żądań dotyczących Gdańska i przystąpienia Polski do paktu antykominternowskiego, zapadła w styczniu 1939 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. To była narada między prezydentem, naczelnym wodzem, ministrem spraw zagranicznych. To, że wejdziemy w wojnę przeciwko Niemcom, widzieliśmy od dawna. Od dawna na tą sposobność się gotowiliśmy. Gdy Niemcy wzięli do niewoli po bitwie tomaszowskiej generała pułkownika Wincentego Kowalskiego, dowódcę pierwszej dywizji Legionów, zaczęli mu kadzić. O, pan był tak bliski wielkiego marszałkowi Piłsudskiemu, a marszałek Piłsudski na pewno by nas nie wciągnął, by was nie wciągnął w wojnę przeciwko Niemcom. Kowalski odpowiedział im: a skąd wiecie? Mówił wam to? Bo mi mówił zupełnie co innego. Plany wojny, wiemy o planach wojny prewencyjnej z 1933, 1934 roku. Mało kto jednak sobie zdaje sprawę, że podobne propozycje wysyłaliśmy do Francji w 1936 roku przy okazji aneksji Nadrenii, w 1938 roku również. Jeden z badaczy, chyba Marek Doszczyński, nie dobrze pamiętam, napisał, że podczas kryzysu czechosłowackiego w 1938 roku nasza armia była gotowa pójść na pomoc Czechosłowacji przeciwko Niemcom. Ale Daniasz postanowił nie walczyć, mimo że wodzowie armii czeskiej byli skłonni współpracować z Polakami. Wówczas zupełnie inni układzili, mieliśmy poważne szanse na zwycięstwo nad Niemcami. Jak chcę tłumaczyć czeską kapitulację. Jeden z czeskich przemysłowców w rozmowie z wojewodą śląskim Michałem Grażyńskim powiedział otwarcie: no, Czechy były przez 1000 lat częścią Rzeszy Niemieckiej, możemy nadal być. Niepodległość była pomyłką. Wspomniałem na początku o dokumentach, o relacjach, które historycy od dawna znają, ale udają, że ich nie ma. Tak jest chociażby ze zbiorem polskich dokumentów dyplomatycznych opublikowanych przez Niemców w 1940 roku. Niemcy zdobyli w Warszawie 80 tysięcy stron dokumentów w Pałacu Brühla, dokumentów naszego MSZ. Z tego wyselekcjonowali starannie 16 różnego rodzaju depesz, klarisów, pism. Tam są rzeczy zupełnie rewelacyjne o przygotowaniach do wojny dyplomatycznych. Jest tam między innymi zapis rozmowy polskiego ambasadora w Waszyngtonie, hrabiego Jerzego Potockiego, z Williamem Bulitem, wysłannikiem prezydenta Roosevelta, pierwszym w historii ambasadorem USA w Moskwie sowieckiej, później ambasadorem w Paryżu. Bardzo ciekawym człowiekiem. Co tam mówi Bulit na jesieni 1938 roku? Że rok 1939 będzie rokiem wielu niespodzianek. Dojdzie do wojny, która potrwa w Europie 6 lat. Skończy się ona klęską Niemiec, zajęciem przez Sowietów połowy Europy,
A Stany Zjednoczone początkowo nie będą brać wojny, ale później przyłączą się do niej po stronie Anglii i Francji. Rzecz niesamowita, prorocze zdolności amerykańskiego dyplomaty. Ale z innych depesz widzimy też podobne podchody. Na przykład ambasador Juliusz Łukasiewicz, nasz ambasador z Paryża, pisze na jesieni 1938 roku, że Francja w przypadku wojny chciałaby się przy pierwszej lepszej okazji wymigać sojuszu z Polską. Co robi więc Łukasiewicz? Idzie do Bulita. Bulit naciska na rząd francuski i francuski rząd zaczyna zajmować stanowisko bardziej proniemieckie. Tak samo było w przypadku Wielkiej Brytanii. Ponoć w prywatnym archiwum Mussoliniego zaginionym znajdował się list, który on dostał w 1940 roku od premiera Chamberlaina, w którym Chamberlain twierdzi, że Wielka Brytania przystąpiła do wojny tylko w wyniku nacisków ambasadora Bulita. Brytyjski historyk, wybitny historyk gospodarki Adam Tuzy w książce Cena zniszczenia twierdzi, że dokumenty znalezione w Warszawie utwierdziły Hitlera w przekonaniu, że wojna światowa została wywołana przez Stany Zjednoczone, a konfrontacja z Polską była po to, by okrążyć Niemcy i przeszkodzić im w zbudowaniu wielkiej przestrzeni gospodarczej w Europie. No, Niemcy dali się w to w idiotyczny sposób wciągnąć. Jak sam Adolf Hitler stwierdził na początku 1939 roku, musiałby być idiotą, by zacząć wojnę światową z powodu Polski. I wyraźnie liczył na to, że zostaniemy zastraszeni. Dlaczego jednak taki ktoś jak Bulit nagle mówi ambasadorowi z jakiegoś tam kraju typu Polska, jak będzie przebiegała II wojna światowa i to jest tak zbliżone do prawdy? Prawdę mówiąc, Polacy nie byli wówczas takimi chłopkami, roztropkami z prowincji, jak nasza współczesna publicystyka historyczna usiłuje przekonywać. Ambasador Potocki był bratem hrabiego Alfreda Potockiego, właściciela Łańcuta. Gdy hrabia Alfred Potocki bywał w Londynie, to król i królowa brytyjscy zapraszali go do siebie na herbatkę. To byli ludzie z samego serca europejskiego establishmentu. Zresztą no, tych ciekawych połączeń polsko-amerykańskich, polsko-brytyjskich było wówczas dużo, dużo więcej. Mówiłem o planach wojny prewencyjnej. W 1931 roku na jesieni marszałek Piłsudski wysłał Tytusa Filipowicza, swojego przyjaciela do Waszyngtonu i Tytus Filipowicz dał prezydentowi Herbertowi Hooverowi, wielkiemu przyjacielowi Polski skądinąd, notę tajną, w której była mowa o planach wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom, zbrojącym się Niemcom i o groźbie dojścia Hitlera do władzy. We wrześniu 1932 roku w Warszawę odwiedził generał Douglas MacArthur, ówczesny szef amerykańskiego sztabu wojsk lądowych. Zrobił sobie fotkę w Belwederze z marszałkiem Piłsudskim, którego bardzo, bardzo cenił. I dostał od Polaków też złamane sowieckie szyfry dyplomatyczne i pierwsze złamane szyfry Enigmy. Przypominam, że Brytyjczycy dostali od nas Enigma dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej. Wielu współczesnych beserwizerów historycznych twierdzi, że głupio daliśmy się wplątać w Wielkiej Brytanii, wystawić na pierwszy atak Niemców. Akurat brytyjski autor Peter Hitchens w swojej książce Funny War robi zarzut ówczesnym władzom brytyjskim, że to one dały się Polsce wciągnąć w wojnę niepotrzebną i to właśnie zostawiły nam inicjatywę tego, kiedy się ta wojna zacznie.
Za wejściem do wojny po stronie koalicji państw zachodnich przemawiały informacje, które do nas wpływały. Wywiadowcze. Prawdopodobnie to, że Niemcy nie grają z nami czysto w kwestiach sowieckich. Pułkownik Walter Nikolaj, były szef kajzerowskich tajnych służb, koleś, który Lenina wysłał do Rosji i później pomagał w pośredniczym we współpracy Reichswehry z Armią Czerwoną. Od 1936 roku mniej więcej prowadził tajne negocjacje z ludźmi Stalina, między innymi w Gdańsku, w Pradze, w różnych takich miejscach. Poświęcony budowaniu sojuszu. On wówczas pracował dla Ribbentropa, stał na czele Biura do Spraw Żydowskich w MSZ. Wiadomo było, że na przykład SD, tajna policja, wywiad SS pod wodzą Heidricha uczestniczył w prowokacji przeciwko generałowi Tuchoczewskiemu, marszałkowi Tuchoczewskiemu. Dostarczali Sowietom kompromaty fałszywe na marszałka, który prawdopodobnie szykował zamach stanu. Wiemy, że... Ale to nie trzeba nawet patrzeć na kontakty tajno-wywiadowcze. Wiemy, że obroty handlowe niemiecko-sowieckie rosły w latach 30. mimo oficjalnej wrogości. Niemcy udzielali ogromnych kredytów w złocie Sowietom. W 1934 roku generał von Blomberg, szef OKW ówczesny, wziął udział w ambasadzie sowieckiej w Berlinie, w bankiecie na cześć rewolucji październikowej i zniósł toast za Armię Czerwoną. Więc zapewnienia Niemiec o wspólnej krucjacie przeciwko Sowietom wypadały nieszczerze, bo tym bardziej, że w ramach rozpadu Czechosłowacji zapewnili takie... Niemieckie służby stworzyły takie hybrydowe państewko jak Ruś Zakarpacka, gdzie wszyscy ukraińscy nacjonaliści się zbierali i knuli przeciwko Polsce, Węgrom i krajom sąsiednim. Więc wiedzieliśmy, że Niemcom nie należy ufać i praktycznie każde państwo, które weszło z Niemcami w sojusz w trakcie II wojny światowej, kiepsko na tym skończyło. Adam Tuze w swojej znakomitej cenie zniszczenia, on szczegółowo wylicza potencjały gospodarcze poszczególnych państw biorących udział w wojnie, przygotowujących się do niej. Opisuje, o co w ogóle chodziło Hitlerowi z tym planem budowy przestrzeni gospodarczej w Europie, obroną przed globalizacją sił amerykańskich, jak to wówczas Hitler postrzegał. No, wychodzi na to, że Niemcy z pomocą Włochów, Japonii nie miały szans wygrać. Choćby z takiej przyczyny, że łączny PKB tych trzech państw plus Związku Sowieckiego był niższy, dużo niższy od PKB Stanów Zjednoczonych. Amerykanie zaś skrycie bardzo mocno przygotowywali się do wejścia do wojny. Prawdopodobnie te ich zbrojenia, a szczególnie plan wojenny czerwony, podczas którego szykowali się do inwazji na Kanadę w połowie lat 30. i do ataku swoją flotą na brytyjskie kolonie, był jednym z motywów tego, że Wielka Brytania odeszła od w miarę przyjaznej polityki wobec Rzeszy do konfrontacji i zbrojeń. Wówczas też doszło do wymiany w wyniku cichego zamachu stanu króla Edwarda VIII na Jerzego VI, który niemiecki monarch został obalony i zastąpiony mniej samodzielnym. W każdym razie każdy, kto rozumiał cokolwiek z ówczesnej polityki gospodarczej na świecie, z potencjałów państw, wiedział, że ta wojna skończy się dla Niemiec podobnie kiepsko jak I wojna światowa.
Gdybyśmy, tak jak dzisiaj niektórzy proponują, byli sojusznikami Hitlera, no może by się udało zdobyć Moskwę, ale nie zakończyłoby to wojny zwycięsko po stronie niemieckiej. Skończyłoby się tak, że stracilibyśmy i Kresy Wschodnie, a ziem odzyskanych nie zdobylibyśmy. Być może bylibyśmy częścią Związku Sowieckiego. A tak to przynajmniej jakąś formę niesuwerennej państwowości zachowaliśmy, więc na przykład Józef Beck na wygnaniu z Rumunii w grudniu 1939 roku pisał, że przynajmniej no, państwowość polska w kwestii prawa, w świetle prawa międzynarodowego została zachowana i polska armia na obczyźnie. Nie musimy już zaczynać od legionów i komitetów narodowych. Tak jak 25 lat wcześniej. Czy mogliśmy tą wojnę lepiej rozegrać, chociażby sami atakując Niemcy, póki był czas? Zaczęliśmy mobilizację po raz pierwszy już w marcu 1939 roku. To była mobilizacja częściowa. Wtedy, kiedy Niemcy wchodzili do Czechosłowacji, byli tam zajęci. Po naszej stronie granicy praktycznie nic nie mieli, mogliśmy już liczyć nasze siły, ale pod warunkiem, że Niemcy byliby zajęci w Czechosłowacji. W tym czasie doszło do ciekawego incydentu w Gdańsku, gdyż jeden z naszych pocztowców, późniejszych obrońców poczty, wyszedł na miasto z ładunkami zapalającymi do podłożenia w niemieckich magazynach. Była akcja dywersyjna po prostu do rozkręcenia. Później warto zauważyć, że dowódcą obrony poczty polskiej w Gdańsku był Konrad Łuderski, czyli dowódca akcji Łom na Rusi Zakarpackiej. Specjalista od dywersji. No i ktoś taki zostaje wysłany do objęcia placówki pocztowej. Westerplatte również odgrywało naszą rolę w planach ofensywnych. Mieliśmy przyjąć nasz desant i załoga Westerplatte miała brać udział po prostu w masowych aresztowaniach gdańskich hitlerowców. Nasi dowódcy byli szkoleni głównie do akcji ofensywnych. W tym się dobrze dzieli. Na tym się dobrze znali. Taka była ich doktryna, w której się otrzaskali na froncie wschodnim w I wojny światowej, a także w 1920 roku. Więc niektórzy autorzy, na przykład taki germanofil jak Robert Michule, stwierdzą, że to Polska szykowała się w 1939 roku do ataku na Niemcy. Rafał Ziemkiewicz zaczyna mu wtórować. Ale pewne plany, pewien wariant zapewne był. Tutaj mam w ręku wspomnienie generała Juliusza Rumla, dowódcy Armii Łódź, a później Armii Warszawa w wrześniu 1939 roku. Zachodniej Ojczyzny, 1958 rok. On tutaj opisuje, jak w lipcu 1939 roku do jego sztabu przyjechał marszałek Schmidt. Rozmawiali tam o polityce międzynarodowej, no i w pewnym momencie Rummel wyrażał poważne wątpliwości co do polskiego planu obronnego. Stwierdził, że no, nie powinniśmy tak stać na miejscu, czekać aż Niemcy nas zaatakują. Powinniśmy jakoś ruszyć. Przejść przez granicę. I tutaj zacytuję Rumla. Tu marszałek Szmigł już nie wytrzymał i prawie rzucił się na mnie ze słowami. Ja sobie wypraszam robienie takich sowietów między dowódcami armii. Pan generał nie wie widocznie o tym, że nasz sojusz z Francją i Anglią jest uwarunkowany tym, że Polska nie będzie prowokowała Hitlera swoją mobilizacją i koncentracją o charakterze zaczepnym. W obecnych warunkach politycznych my Polacy nie możemy być agresorami. Pan generał proponuje zebranie tych 17-20 naszych dywizji i uderzenie nimi na Wrocław.
A co będzie, jeśli ta akcja nam się nie uda? Cały świat powie, że Polska pierwsza napadła na biednych Niemców, że Polacy są za i zawsze byli narodem awanturniczym i zawsze im w głowie były różne powstania i bijatyki. Przeciwko temu atakowi, no oczywiście też trzeba niedokończona mobilizacja. 1 września, jak oceniał Józef Jaklicz, nasze siły, przepraszam, do 23 sierpnia, czyli do mobilizacji, do mobilizacji alarmowej, nasze siły były zmobilizowane w 70%. Te dalsze, no powiedzmy, 20-30% według Jaklicza zabrakło nam ich tych dywizji w kluczowych miejscach, tego 45. dywizji w Armii Kraków, w pełnych składach 33. i 41. dywizji na północy, plus zgrupowania Armii Prusy. Jaklicz w swoich wspomnieniach, a więc wojna, PiS wskazywał, odpierał zarzut, czemu się wcześniej nie zmobilizowaliście, twierdząc, dlatego, że byliśmy świadomi, że jak zacznijmy mobilizację, to następnego dnia będzie ona się odbywać pod niemieckimi bombami. To był wyścig z czasem, którego bardzo trudno nam było wygrać. W grę wchodził oczywiście też czynnik sowiecki. Tutaj jeszcze raz zacytuję Rumla. Przypominam, że to jest lipiec 1939 roku, a pakt niemiecko-sowiecki był 23 sierpnia. Rummel pisał to w 1958 roku, dziwię się, że pewne rzeczy cenzura wówczas przepuściła, ale interesowała mnie też kwestia naszych stosunków z ZSRR, bo uważałem, że współpraca z tym państwem to jedyna realna gwarancja naszego bezpieczeństwa. Marszałek Śmigły powiedział, że owszem, były propozycje pomocy w tej sprawie, lecz ZSRR żądał oddania mu dwóch województw pod pretekstem urządzenia tam swoich baz wojskowych oraz tranzytowych. I że jego zdaniem był to tylko manewr mający na celu odzyskanie tzw. ziem białoruskich. Na taką koncepcję Polska nie może się zgodzić, tym bardziej, że obecnie posiada wiadomości o rozmowach Berlin-Moskwa. Razem wzięte wyglądało to wszystko bardziej niewesoło. No w takich warunkach z potencjalnym atakiem sowieckim od wschodu nie mieliśmy się co bawić w atak prewencyjny na Niemcy. To była pułapka i katastrofa. Czy wiedzieliśmy o tym ataku sowieckim zbliżającym się? No, oficjalna historiografia mówi, że to 1939 rok to była totalna klęska naszego wywiadu, bo nie przewidzieliśmy sowieckiej inwazji. Cytowane są dosyć głupie też ambasadora Grzybowskiego z Moskwy, poświęcone temu, że nie należy się przyjmować paktom Ribbentrop-Mołotow. Tymczasem sekretarz ambasady niemieckiej w Moskwie, Hans von Herland, rozdawał dyplomatom ze wszystkich państw, jakie się na to toczyły, w tym z państw sojuszniczych wobec Polski, typu Węgry, Estonia, Japonia, kopię tajnego aneksu do paktu niemiecko-sowieckiego. Gdy Sowieci wkroczyli w 1940 roku do Estonii, zajęli tamtejszy MSZ, byli zszokowani, że w jego archiwach taką kopię znaleźli. Więc nie było bata, musieliśmy wiedzieć. No zresztą są dowody pośrednie wskazujące o tym, że widzieliśmy. Oto bowiem pomagam się egzemplarzem jego pisma z moim artykułem poświęconym 17 września zeszłego roku. Oto bowiem 6 września 1939 roku w Paryżu ambasador Juliusz Łukasiewicz mówi ambasadorowi Bulitowi: jeżeli Francja i Anglia nie przystąpią natychmiast do ataku, Związek Sowiecki zaatakuje i zaanektuje wschodnią Polskę. Łukasiewicz wiedział, a no, twierdzi się, że jakiś mi z tego nie wiedzieli. Jakimś trafem.
Zwłaszcza, że Polska dysponowała też wówczas znakomitym radiowywiadem. Gdy na przykład Szwedzi się zwrócili do Estończyków o pomoc w łamaniu sowieckich szyfrów, no to Estończycy skierowali ich do nas, że my jesteśmy dużo lepszymi specjalistami i że my wszystkiego Estończyków nauczyliśmy. Nauczyliśmy też łamać sowieckie szyfry Japończyków. I Japończycy cały czas prowadzili z nami wymiany. Wówczas byli zaangażowani w wojnę z Sowietami w Mongolii, pod bitwą pod Nomonhan lub Haohengo. I tak, Japończycy w czerwcu 1939 roku złamali szyfry sowieckiej Armii Lądowej, Sił Powietrznych i Straży Granicznej. Dopiero na jesieni 1939 roku Sowieci to je zmienili. Zresztą tak, kapitan Jerzy Niezbrzycki, postać kontrowersyjna, szef referatu Wschód oddziału II Sztabu Generalnego, czyli naszego wywiadu, 5 września już informował marszałka Śmigłego Rydza o ruchach wojsk sowieckich na linii Stalina, ryzyku walk na dwie fronty. Dzień później Niezbrzycki dyskutował o tym z pułkownikiem Romanem Miastowskim. Miastowski nie chciał w to wierzyć. Niezbrzycki wówczas mówił, że atak sowiecki jest pewny i nastąpi prawdopodobnie 8-10 września, a Stalin na razie czeka na to, czy rozwinie się sowiecką ofensywę na froncie zachodnim. Było tak, że nasze informacje były zadziwiająco trafne. Dlaczego? Dlatego, że Sowieci początkowo rzeczywiście planowali 8 września. Czekali tylko na upadek Warszawy, później 11 września, 13 września. Stalin, bardzo ostrożny paranoik Stalin, stale to przesuwał. Bał się przede wszystkim tego, że Francuzi pierwsi pójdą z ofensywą na zachodzie i zostanie z ręką w nocniku. Ale też w swoim cyklu blogowym o Berlinie podałem inny wątek w tej historii. Dotyczące tego, skąd mogliśmy brać informacje dotyczące tego, co się dzieje na Kremlu. Beria, rodzinnie powiązany z byłymi władzami Gruzji niepodległej. Jego żona była bratanicą prezydenta, spokrewniona też z byłym premierem, ministrem spraw zagranicznych, który był mocno zaangażowany w ruch prometejski, wspierany przez Polaków. Beria przez swojego dentystę, który był wcześniej prokuratorem ścigającym bolszewików w Gruzji, utrzymywał kontakt z polskim konsulem w Tbilisi. Przekazywał naszą służbę od 1936 roku informacje o stosunkach panujących na Kremlu. Zadziwiająco profetyczne, tylko że znajdzie się na szczycie po prostu sowieckich organów bezpieczeństwa, po śmierci Stalina go zastąpi. Już w 1937 roku. Takie rewelacje. Francuska, skąd to wiem? Pisała o tym francuska sowietolog wybitna, profesor François Thomo, w swojej książce takiej grubej cegle Beria, oprawca bez skazy. Tam też była informacja, że w styczniu 1939 roku informacje o knowaniach niemiecko-sowieckich, tajnych negocjacjach, Watykan przekazał hrabiemu Kundechowe Kalergi, znanemu masonowi, twórcy ruchowi panu europejskiemu. No ciekawe powiązania. Sowieci, Watykan, masoneria. Dobrze, że Grzegorz Braun tego nie słucha. Obejrzy. Ale wróćmy do tego jeszcze, skąd, czy widzieliśmy o sowieckiej inwazji. No tak, 3 września narada w Warszawie się odbyła, marszałek Śmigłowiec, generał Kazimierz Soskowski. Uznano na tej naradzie, że jeśli chodzi o zagrożenie sowieckie, to jest gorzej niż źle. I generał Soskowski rekomenduje wykierować naszą armię nie prosto na wschód, tylko na południowy wschód, na to, przedmoście rumuńskie, na to, co dzisiaj tak nazywamy. 6 września, czyli już po ostrzeżeniach Niezbrzyckiego o sowieckim ataku rychłym, marszałek Śmigły-Rys nakazuje odwrót na linii Wisły i Sanny, a to jest tylko po prostu etap w odwrocie na przedmoście rumuńskie. Już wiedzieliśmy, chcieliśmy jak najszybciej, jak to wtedy określano, opustoszyć wojskowo kraj. Wojska z Wileńszczyzny ściągane na południe, z nad Narwi,
Dużo przy tym chaosu jest, co jest nieuchronne niestety w warunkach wojennych. No ale no, biliśmy się z czasem. Wyścig, którego nie mogliśmy wygrać. Gdyby Francuzi zaatakowali wcześniej niż Stalin, była szansa na realizację podobnego scenariusza, jaki był udziałem Rumunii w trakcie I wojny światowej. Rumunii obronili się przed Niemcami nad Dniestrem. Nawet z nimi podpisali traktat pokojowy, później jak Niemcy zaczęli przegrywać, swój podpis wycofali, zaczęli ofensywę, zajęli Budapeszt, podwoili swój kraj dwukrotnie, powiększyli swój kraj dwukrotnie, tak jak może jeszcze pamiętacie słowo Warszawa Śmigłego Rydza z 1938 roku do kardynała Chlonda o tym, że Polska będzie z wojny skrwawiona, ale powiększona. Więc pewnie myślał wówczas o takim scenariuszu. I właśnie 16 września jeszcze nasze samoloty łącznikowe dostarczały rozkazy nakazujące opustoszenie wojenne kraju i jak najszybsze ewakuacje na przedmoście. 13 września już mieliśmy doniesienia o cięciu przez Sowietów drutu kolczastego nad granicą w zasiekach. Tego samego dnia do brytyjskiego generała Edmunda Ironsida doszedł list od generała Mieczysława Dorwina Neugebauera, szefa naszej misji wojskowej w Londynie. I w liście tym informowano o wycofaniu wojsk polskich z terenów północno-wschodnich i że wzdłuż Prus Wschodnich powstają warunki do utworzenia granicy niemiecko-sowieckiej. No, przypominam, że Związek Sowiecki wówczas nie graniczył z Niemcami. 16 września nasz konsul generalny w Kijowie nakazał ewakuację do Polski majorowi Mieczysławowi Słowikowskiemu, szefowi naszej rezydentury wywiadowczej na Ukrainie. I Słowikowski przekroczył się tego samego dnia z wiadomościami o rychłej inwazji. To ten jednostek, który później w Algierii przygotowywał aliantów do operacji Torch. No, dlaczego, skąd kiedy wzięła się ta nieszczęsna dyrektywa z Sowietami nie walczyć? Pierwsze rozkazy były zupełnie inne. O 4.45 dochodziły do naszego sztabu, już to w Kutach na Przedmościu, pierwsze ładunki o sowieckim ataku. Generałowie Stachiewicz i pułkownik Jaklicz wydają bardzo konkretne rozkazy do dowódców poszczególnych jednostek na Przedmościu i na Wykresach liczące obronę przed Sowietami. Ale obrona ta ma po prostu osłaniać nasz odwrót przez granicę rumuńską. To już wówczas było wiadomo, że wszystko stracone. W niektórych miejscach Sowieci przekraczali granice, mając na czołgach polskie flagi. Przekonywali, że idą bić Germańców. Jeśli czytaliście wspomnienia generała Stanisława Skalskiego, Czarny Krzyż nad Polską, to jest tam scena, gdzie właśnie ląduje na polu, gdzieś tam na Kresach i spotyka się z patrolem sowieckim, a Sowieci go nie rozbrajają, nie aresztują, tylko przyjaźnie mówią, że przyjechaliśmy wam pomóc w walce z Niemcami i pozwalają podlecieć. Więc takie cuda się też działały. Też działy. W tym czasie generał Faury, szef francuskiej misji wojskowej, przekonuje, żeby nie drażnić Sowietów, że to jest jeszcze nie do końca wyjaśnione. Nie ma co się opierać. No i w godzinach późnych, popołudniowych, czy też wieczornych jest ta osłabiona dyrektywa nakazująca wycofywanie się przez Rumunię i unikanie walki przez wojska polskie przeciwko Sowietom. Naciski mocarstw zadziałały. Ale no tutaj też jest jedna wielka tajemnica, dlatego że ta dyrektywa docierała do naszych jednostek wieczorem. Dopiero 17 września. A tymczasem już na przykład o godzinie 8 rano 17 września generał Mieczysław Smrawiński, ten sam, który został rozstrzelany w Katyniu, dowódca zgrupowania w Włodzimierzu Wołyńskim, mówił swoim żołnierzom, że dostał rozkaz, żeby nie walczyć z Sowietami. Od kogo dostał? Mówi później tak: żadnej walki nie przyjmować, ja o zamiarach Rosji nic nie wiem, nie możemy posądzić ZSRR o agresję.
Dzień wcześniej do niektórych stanic skopu ktoś dzwonił, mówiąc, że jutro Sowieci przekroczą granicę, jako sojusznicy będziemy nie walczyć. Pułkownik Jan Skorobuchaty Jakubowski, dowódca grupy operacyjnej Dubno, około godziny 15 przekazuje kilku tysięcy swoich żołnierzy, że dostał rozkazy, by sobie tam nie walczyć. Też nie wiadomo od kogo. No i wreszcie najsłynniejszy przykład niewalczenia z Sowietami. Lwów, 22 września 1939 roku, generał Wojciech Langer. Po kapitulacji mówi Sowietom: z Niemcami prowadzimy wojnę. Miasto biło się z nimi przez 10 dni. Oni, Germanie, wrogowie całej Sowieńszczyzny. Wy jesteście Słowianie. Odjeżdża do Moskwy, 20 listopada stamtąd jedzie do Rumunii, niepostrzegowany przez NKWD, a stamtąd do Francji. Bez żadnych przeszkód. No cuda, dziwne rzeczy się dzieją. We wspomnianym Lwowie 11 września 1939 roku odbyła się narada spiskowców przeciwko polskiemu rządowi i naczelnemu wodzowi. No byli tam m.in. generał Józef Haller, generał Marian Kukiel, no strasznie tragikomiczna postać, Karol Popiel, Zygmunt Nowakowski, no i niestety generał Żawidowski. Z ludzi wybitnych. No i rozmawiają tam o zamachu stanu przeciwko śmigłowcowi Rydzowi, Mościckiemu, Bekowi, Ottenby Sikorskiego, ale też by generała Sosnkowskiego, więc znaleźli się na stanowisku. Lwów jest centrum tego spisku. To jest miasto, które się dziwnie łatwo poddało Sowietom w ramach jakiegoś układu politycznego. Część z tych ludzi, którzy wydawali rozkazy, będzie walczyć z Sowietami, jak generał pułkownik Skorobuchaty Jakubowski, później się odnalazł u boku generała Sikorskiego w Paryżu i w Londynie. Sikorski w tym czasie objeżdżał sobie różne miejscowości w Małopolsce Wschodniej i konferował z różnymi ludźmi. Nie wiadomo do końca, co tam robił, a jak wiadomo, były związane z Francją, która naciskała na nas, byśmy nie traktowali Sowietów jako sojuszników, jako wrogów. Wspomniałem o generale Sosnkowskim, dowódcy frontu południowego, no, skazywany przez chociażby Sławomira Cenckiewicza jako najlepszy dowódca kampanii polskiej 1939 roku. Odsławiony no, bojem pod Murzynowicami Narodowymi, pod Hołowskim itd. itd. Z tym, że tak. Jak już w swoich wspomnieniach pisanych jeszcze we Francji w 1940 roku zauważył, że taką rzecz, że Sosnkowskiemu, Sosnkowski miał rozkaz, by ze swoim frontem południowym przemknąć na przedmoście rumuńskim, a on miał to rozkazy i starał się przebić do Lwowu za wszelką cenę. W pewnym momencie unikał wyraźnie kontaktu ze sztabem, bo nie wywiesił tam w leśniczówce, w której się zatrzymał na dachu, znaków rozpoznawczych dla naszego lotnictwa łącznikowego. W tym czasie utrzymywał kontakt z samolotami łącznikowymi w Lwowach. I skończyło się na tym, jak pisał Jakic, że dowódca frontu, jakim był generał Sosnkowski, sam się zdegradował do roli dowódcy kompanii prowadzącego atak na Bagdadzie pod Lwowem, bo się desperacko do tego Lwowa starał się za wszelką cenę przebić. A te wojska mogły przecież pójść tak jak na przykład 3. Brygada Górska, czy chociażby 10. Brygada Kawalerii generała Maćka. Pancernej, tak, przez granicę węgierską. Można było to wojsko ocalić, a tak trafiło głównie do sowieckich łagrów. No, wspominałem, naprawdę dzieją się cuda. W tym czasie, 17 września, o godzinie 10 w Warszawie, przedstawiciele generała Lumna konferują z sowieckimi dyplomatami. Sowieccy dyplomaci przekonują Rumla, że polski naczelny wódz przekroczył już granicę rumuńską, a to było kilkanaście godzin później, 18 września nad ranem. W związku z tym utworzyła się próżnia władzy, a my się chcemy z wami dogadać, więc może
tą próżnię polityczną wykorzystaliście. No i Rumel wydaje dziwny rozkaz do jednostek na KF-ach, że Sowieci są naszymi sojusznikami. Rozsyła. Z Rumelem dziwna rzecz. Mam duży sentyment do tego generała za rok 20, ale też za pierwsze dni września 1938 roku. Świetnie dowodził właśnie Armią Łódź w tych pierwszych dniach, zanim po zbombardowaniu jego stanowiska dowodzenia dwukrotnie, w dwóch miejscach różnych, ją opuścił, przejść się do Warszawy. W Warszawie jego styl dowodzenia już wyraźnie się pogarsza, być może dlatego, że za bardzo zaczyna się zajmować polityką, a nie dowodzeniem. I Rumel zwołuje na Radę swoje sztaby na Rachowieckiej, gdzie też działaczy politycznych, prezydenta Starzyńskiego zaprasza i zgłasza propozycję utworzenia prosowieckiego rządu kolaboracyjnego. Jego przyboczny pułkownik Arciszewski mówi: honor nakazuje nam bić się z Niemcami, a z dwoma naraz bić się nie możemy, więc jednego musimy uznać za sprzymierzeńca. Ten Starzyński wściekły odpowiada mu: honor to nie kiełbasa, nie jest podzielny, honor jest tylko jeden. I próba utworzenia rządu prosowieckiego w Warszawie zostaje zduszona przez prezydenta Starzyńskiego w zarodku. Co taki rząd mógłby dać? Myślę, że to też było zagranie pewne Berlin. W końcu niejako po prostu do tych rozmów z Francuzami i Sikorskim. Ten rząd, w świetle postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow, mógłby dużo nacisnąć krwi z Sowietami, z Sowietami, w stosunkach z Niemcami. Dlatego, że no, przewidywano, że żadnej Polski nie będzie, nawet kolaboracyjnej. Jak wiadomo, pakt przewidywał, że granica niemiecko-sowiecka będzie szła na Wiśle. Czyli praska strona, tam gdzie mieszka, ona byłaby częścią Związku Sowieckiego. Sowieci, ich czołgi pancerne dochodziły w trzecim tygodniu września pod Garwolem. Były więc szanse na dojście sowieckich wojsk do Warszawy przed ich kapitulacją. Tutaj, w bardzo fajnej serii Wielka Księga Piechoty Polskiej, w tomie poświęconej 30. Dywizji Piechoty, jest wzmianka, że nie tylko generał Rumel w coś takiego się zaangażował. 26 września dowódcy do szczebla batalionu otrzymali do wiadomości z poleceniem zniszczenia po przeczytaniu ściśle tajny rozkaz generała Tome. On był później dowódcą armii w Modlinie. Jeden z bohaterów września. Według zapisków kapitana Białobrzeskiego miał następującą treść. Wojska sowieckie zbliżają się do Wisły. Nie strzelać do bolszewików w razie ich pojawienia się. Po osiągnięciu przez nich łuku Narew Wisła, nasze oddziały mają zapewnione swobodne odejście z bronią do Rumunii. Wytrwać do 28 bieżącego roku. No wyobraźcie sobie. Ogromne nasze siły w Modlinie, w Warszawie, niedobitki spod Bzury, miały przejść jakimś korytarzem do Rumunii w porozumieniu z Sowietami. Czy możliwe jest po prostu, że generał Langner, generał Sosnkowski, przywódcy tej konspiracji antysanacyjnej, politycznej we Lwowie, nie myśleli o tym, by skupić właśnie w stolicy Galicji Wschodniej jak najwięcej polskich wojsk, po to, by na ich bazie tworzyć później polską armię u boku Sowietów, przeciwko Niemcom. Ciekawa koncepcja, nie moja. Pierwszy ją sformułował niejaki Bogdan Konstantynowicz, mój internetowy znajomy z Paryża. Koleż, którego śmiało mogę nazwać geniuszem, którym badając różne rzeczy dotyczące genealogii, wielu tajemnic dotyczących września i nie tylko. Pytanie jest też takie, kiedy Sowieci na nas uderzyli. Świętej pamięci Dariusz Baliszewski, który też wiele tajemnic odkrył wrześniowych,
artykule tutaj pisze, wspomina relację, którą dostał jednej z pielęgniarek ze szpitala wojskowego w Pińsku, mówiącej o tym, że szpital ten świtem 15 września został zbombardowany przez sowieckie lotnictwo. 15 września. I Baliszewski znał z kalendarza jakiegoś tam laboratorium chemicznego z tego szpitala, gdzie 15 września było oznaczone jako pierwszy nalot. Piotr Jaroszewicz, wieloletni premier PRL, szara eminencja, w swoich znakomitych wspomnieniach z kolei pisał o tym, że widział to, jak sowieckie grupy dywersyjne jeszcze na długo przed 17 września działały w naszych kresach. To tyle o naszą mniej wiedzy. No, tajemnicą września jest oczywiście też to, dlaczego alianci nie ruszyli z ofensywą wówczas. Niemcy bardzo się tej ofensywy bali. Mieli tam dywizję po prostu nie drugiej, ale trzeciej kategorii, złożona z rezerwistów, pamiętających pierwszą wojnę światową, w broń pierwszej wojny uzbrojonych. Już w trakcie, już w trzecim tygodniu września, przed sowiecką inwazją, nagle na przykład z frontu na południu Polski przerzucili na zachód trzecią dywizję górską i część lotnictwa. Z powodu tego strachu przed inwazją. Jak na przykład z historii Bundeswehr pułkownik Karl Heinz Frieser pisał w swojej książce Legenda Blitzkriegu, kończyły im się już bomby i paliwo. Byli naprawdę niewesołej sytuacji. Gdyby wysyłali nawet Sowietom sygnały, że jeśli Sowieci pilnie nie wkroczą, to gotowi są zaakceptować jakieś szczątkowe państwo polskie na Kresach i na Lubelszczyźnie lub państwo ukraińskie. My liczyliśmy oczywiście na ofensywę armii francuskiej. Oficjalna historiografia mówi, że 12 września na konferencji międzyrządowej i sztabowej brytyjsko-francuskiej w Abbeville postanowiono, że tej ofensywy nie będzie, miała zostać wyłączona pół roku. Ale na przykład taki wybitny historyk jak Leszek Moczulski, czy historyk młodszego pokolenia jak Tymoteusz Pawłowski twierdzą, że ten protokół jest źle interpretowany. Tam wskazane jest o tym, że to armia brytyjska zacznie ofensywę przeciwko Niemcom po pół roku. To rozmiało się samo przez się, gdyż Brytyjczycy mieli bardzo słabe siły w metropolii. Nie mogli szybko wkroczyć do akcji. Wcześniej ciężar walki miał spoczywać na Francuzach. I Francuzi metodycznie, według swoich regulaminów, zaczęli już wkrótce po wypowiedzeniu wojny, zaczęli najpierw wysyłać patrole do zagłębia Sary. Tam Tymoteusz Pawłowski na przykład przekonuje, że te walki nie były takie pozorowane, że po obu stronach straty kilkuset ludzi, no trochę tak jak obecnie Armenia, Azerbejdżan w Karabachu. Część na polach minowych. Część na polach minowych, tak. Ale Moczulski zauważył, że ściągano trzeci rzut wojsk przed 17 września ciężką artylerię do niszczenia tych bunkrów na linii Zygfryda, do ofensywy. Pawłowski pisze, że ofensywa, która miała pójść 18 września, francuska, została przesunięta z powodu ulewnych deszczy na 21 września. Moczulski jednak wskazuje, że opóźnił i odwołał ją z powodu jakiegoś dziwnego załamania francuski wódz generał Maurice Gamelin. I to jest dla mnie wielka zagadka. Gamelin bowiem podobnego załamania doznał w 1940 roku. Nic nie robił, by bronić Francji. Jak pułkownik Guttard, autor znakomitej książki Wojna straconych okazji, napisał, Gamelin uczynił się głównodowodzącym armii francuskiej wówczas, ale zrzekł się dowodzenia na froncie północno-wschodnim, czyli froncie przeciwniemieckim. No, dowodził tym, co się działo w Syrii, w Afryce, w koloniach. Dowodził wszędzie tam, gdzie nie było walki. Dowództwo
przekazał, zaś generałowi Żorżowi, nie wiem, czy tak się dobrze wymawia, którego nienawidził. Z którym się nie dogadywał. W trakcie kluczowych pierwszych dni niemieckiego Blitzkriegu we Francji siedział w swoim chateau, w piwnicy, bez dostępu w ogóle do żadnego telefonu, żadnego kontaktu z wojskami. Wojska nam zarzuca się, że prowadziliśmy kampanię, wojnę przeciwko niemiecką totalnie bez głowy, no ale no to, co się działo we Francji, a wcześniej no, i w Europie Zachodniej, no, to był w ogóle skandal. To, co w Związku Sowieckim, jeszcze większy. Więc jak widzicie, możecie się teraz zgodzić ze mną, że kampania polska 1939 roku to najbardziej zmitologizowany i zakłamany fragment naszej historii, a co gorsza. Wszystkie elementy układanki pozwalające całkowicie zburzyć ten obraz są już na widoku, są już dostępne. Tacy hobbyści jak ja, blogerzy, dziennikarze, potrafią do nich dotrzeć, a utytułowani profesorzy nie potrafią. No bo też nie ma pewnego zainteresowania politycznego, oczywiście. Historię września 1939 roku pisali najpierw ludzie generała Sikorskiego, wroga sanacji, który sam się później nie popisał w 1940 roku we Francji. Później też to w później to się odbywało trochę na zasadzie przepisywactwa, na zasadzie sympatii pomiędzy poszczególnymi oficerami i generałami. Spotkałem się na przykład z opinią, że przebieg bitwy pod Kęczkowem Trybunalskim trochę zmistyfikował generał Kopański, ten od Tobruku, dlatego, że to on napisał ten nieszczęsny rozkaz nakazujący Dębowi Bieranowskiemu odwołanie ataku na niemieckie skrzydło pod Longinówką, który się skończył epickim starciem 76. pułku z Niemcami i wielką masakrą tego pułku. I załamaniem w ogóle polskiej obrony na całym... W PRL wiadomo. Kłamstwa nie poganiało. W III RP z kolei, no tak, wielu tych PRL-owskich historyków, politruków, którzy pisało o brygadach międzynarodowych i Lenino, przerzuciło się na pisanie o 1920 roku. No i na przykład do różnych mediów narodowych są teraz zapraszani jako wielcy narodowcy i tak dalej. Poza tym daje o sobie coś takiego jak idiokracja powszechna. Ludzie u nas generalnie słabo znają historię, znają ją po łebkach. Spotykałem się w necie z opiniami, wydałoby się, normalnych ludzi, którzy pisali na przykład, że sanacja odpowiada za traktat ryski. Janek Bodakowski napisał zaś nawet, że sanacja zabiła Witosa w 1945 roku. Witos zmarł się naturalnym, ale mniejsza z tym. Więc no tak to niestety wygląda. Na przykład Konfa do dzisiaj walczy z sanacją 80 lat po upadku tej sanacji. Sanacja to większy wróg dalej niż LGBT, marksizm, liberałowie, islam, wszystko inne. No, większym wrogiem od sanacji są chyba tylko covidowe maseczki dla Cichwic. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Państwa. Tak. I tym akcentem rozumiem, przechodzimy już do części pytań. Ja sobie pozwolę zwrócić uwagę, która nie jest pytaniem, ale będę bardzo prosił, żeby Pan się do tego jednak odniósł. Otóż jeżeli mówimy o tym takim proniemieckim rewizjonizmie, którego symbolem jest Zychowicz, to no ale to nie on jeden, prawda? W naszej publicystyce historycznej, bo jednak nie historiografii, to moim zdaniem on wiąże się także z faktem pewnego lekceważenia momentu ideologicznego w polityce
okresu omawianego, okresu dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej. To znaczy lekceważenie momentu, że politycy, także przywódcy mocarstw, reprezentują nie wyłącznie interesy tych mocarstw, ale reprezentują ideologię, w które wierzą. Tak, tak. Ci ludzie naprawdę w to wierzą. I tutaj... I pytanie do pana jest w tej chwili takie, a ponieważ my się przyzwyczailiśmy, że polityk na ogół ma interesy, ale nie ma poglądów, to rzutujemy jakby współczesny stan świadomości na przeszłość. Że wszyscy są takimi makiawelistami, jak... Nie nazywajmy ministra Nowaka makiawelistą, bo ja. Makiaweli w grobie się przewróci, ale że wszyscy są, powiedzmy sobie, cynicznymi karierowiczami dążącymi do osobistych korzyści, a tymczasem, jeżeli tylko sięgniemy, powiedzmy, do źródeł epoki, no to będziemy wiedzieli, że tak nie jest. Hitler naprawdę wierzył w to, że jesteśmy kimś gorszym, tak? I zmarnował wiele swoich szans w Rosji ze względu na tę wiarę. By podać taki najbardziej krzyczący przykład opisany w historiografii, opisany u nas chociażby przez Józefa Mackiewicza w Kąszy, prawda? Ale w szeregu innych raz także. I moje pytanie, ta uwaga jest taka, czy pan podziela ten pogląd, że mamy do czynienia z takim totalnym zapoznaniem momentu ideologicznego? Przypomniał mi pan dwa wątki, które pominąłem, o których zapomniałem w trakcie tego mojego niezrozległego wykładu. No taki stan, rzeczywiście, kwestia ideologiczna. Józef Beck miał ponoć powiedzieć o Hitlerze. Wiecie co? To szaleniec, on chce mieć granicę na Uralu. Jakby miał granicę na Uralu, no powiedzmy, żeby im się ślizgnęło jakoś, zdobyliby Niemcy bombę atomową, UFO, siłę Wrill i tak dalej, i wygraliby ze Stanami Zjednoczonymi, Związkiem Sowieckim i resztą świata, i by sobie zbudowali, no to jakie miejsce Polski byłoby w tym niemieckim systemie? Sanacyjni decydenci byli dosyć dobrze poinformowani i wiedzieli na przykład o tym, że ideologowie NSDAP, tacy jak Dare czy Rosenberg, wskazywali na konieczność zdobycia przez Niemcy polskich ziem rolniczych. I Adam Tuze w cenie zniszczenia pisze, że to był dla Niemców imperatyw, dlatego że Niemcom cały czas groził kryzys żywnościowy. Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej było według Tuze w pewnej części, pomijając ideologię, pomijając nienawiść, pomijając nazizm, w pewnej części właśnie skutkiem tego kryzysu żywnościowego. Co widać na przykład protokołu z konferencji w Wansy. Inna sprawa. Niedawno oglądałem jakiś taki PRL-owski program o ratowaniu polskich zabytków kultury w trakcie wojny. I tam niesamowita informacja padła, że już w 1935 roku niemieckie muzea kłóciły się o to, któremu z nich przypadnie ołtarz Wita Stworza z Basyliki Mariackiej. No to kurczę, no, stąd by się naszym sojusznikiem, a jednocześnie ołtarz Wita Stworza traktujemy się jako swój. To ja sobie pozwolę dopowiedzieć tylko jedną informację, która jest tutaj. Pan wymienił Waltera Darre, pan wymienił Alfreda Rosenberga, czyli ludzi tworzących zaplecze ideowe NSDAP i działających w XX wieku. Ja tylko przypomnę, że postulat, że wschodnia granica osadnictwa niemieckiego, nie państwa niemieckiego, tylko zwartego osadnictwa niemieckiego, optymalna z punktu widzenia Niemiec, to jest granica na Bugu, na środkowym Bugu. Ten postulat wiążący się z postulatem oczywiście albo usunięcia ludności tej nie niemieckiej, albo jej polskiej germanizacji, wysunął nie żaden ideolog NSDAP, tylko mało znany, dzisiaj spamiętany chyba tylko przez historyków Niemiec i powiedzmy specjalistów od pewnych zagadnień, niemiecki reformator religijny Paul de Lagarde. Paul de Lagarde wysunął ten postulat w drugiej połowie XIX wieku, a umarł chyba jeszcze przed narodzinami Adolfa Hitlera, także warto o tym pamiętajmy też tak, że Hitler miał olbrzymie szczęście
Wiele rzeczy mu się udawało przed wojną niesamowicie. Miał siłę woli, charyzmę, ale to nie zmieniało faktu, że był psychopatą idącym na progach. I ten ktoś całkowicie nieobliczalny kieruje wielkim mocarstwem w Europie i rozpoczyna wojnę z całym światem, choć przecież mówił, że musiałby być skończonym idiotą, by zacząć tą wojnę z powodu Polski. Ten koleś po Pearl Harbor wypowiada wojnę Stanom Zjednoczonym, choć nie musi tego robić. A drugi wątek dotyczący przekonań ludu i przekonań elit. W Polsce międzywojennej było akurat tak, że Niemcy nie cieszyli się delikatnie mówiąc sympatią. Jak rozpoczął się kryzys w naszych relacjach na początku 1939 roku, no to tłumy co jakiś czas wybijały kamieniami szyby w ambasadzie niemieckiej. Tych tłumów nikt nie organizował ze strony władzy, tak, żeby było jasne. Tak, władza, miała, oczywiście... władza nawet powstrzymywała. Jak przyjmowaliśmy Zachodzie, to wszyscy się cieszyli poza komunistami. Jak Polska była nacjonalistyczna, Michulec, no, który jest totalnym germanofilem, aż tak, w swoich książkach no, opisuje, jak to się przekładało już na tępienie niemieckiej piątej kolumny już w samym wrześniu 1939 roku. Pardonu nie było żadnego, bo też niemiecka mniejszość była wobec Polaków okropnie nastawiona. Oni nas postrzegali na długo przed Hitlerem jako podludzi i tylko myśleli o tym, jak rabować majątki polskich sąsiadów. Wspomniałem o tym wybijaniu szyb w ambasadach. Jakby doszło na przykład do prowiedzieckiego zamachu stanu, chociażby jakby Walery Sławek, według niektórych teorii, który w to się angażował, próbował coś takiego, objął władzę, powiedział, no słuchajcie, musimy oddać Gdańsk Niemcom, pójść z nimi na wojnę przeciwko Związkowi Sowieckiemu, no to pewnie po paru minutach był obalony przez jakiś spisek wojskowy lub przez ulicę, tak jak się to stało w Jugosławii, jest to 1941 roku. Vincenty Witos w rozmowie z jednym z brytyjskich dyplomatów stwierdził taką rzecz. Gdańsk jest niemiecki, Beck dobrze o tym wie, niech Beck odda Gdańsk Niemcom, wtedy my obalimy Becka i przejmiemy władzę. Proszę o pytanie. Proszę. Tak, wspomniał Pan, że... Znaczy, przytoczył Pan jedno zdanie, że Wielka Brytania dała się wciągnąć w wojnę Polsce. Mógł Pan rozumieć powieść? Tak. Jeśli patrzymy na to, jaka była polityka brytyjska, no dążyła do równowagi na kontynencie. I pod wieloma względami była zawsze przychylna Niemcom. W pierwszej wojnie światowej przynajmniej. I to się zaczyna mniej więcej w mniej koło 1936 roku, kiedy zaczyna to iść na konfrontację. Ja wysuwam tezę, że to było pod wpływem chociażby wrogich działań ze strony Stanów Zjednoczonych. Tego, że na granicą z Kanadą budują forty nagle, tego, że Charles Lindbergh robi rozwiązanie lotnicze Zatoki Świętego Wawrzyńca, tego, że planują atak z użyciem gazów bojowych na wielką skalę, taki blitzkrieg na Kanadę. To musiało dać Brytyjczykom do myślenia. Wielka Brytania oczywiście zaczęła prowadzić wojny z udziałem sojuszników. I oprócz Francji potrzebowała też sojusznika na wschodzie, albo Związek Sowiecki, albo Polska. Bo Związkiem Sowieckim średnio się dało. Chamberlain był nastawiony mocno antysowiecko, ale to ludzie Churchilla myśleli o tym, by coś zrobić raczej z Sowietami, by z Sowietów zrobić sojusznikami Polski i z nimi zacząć wojnę, ale nieważne. Kto kogo wciągnął w wojnę? Kryzys w stosunkach polsko-niemieckich zaczął się na dwa miesiące, albo nawet jeszcze wcześniej, przed gwarancjami Chamberlaina dla Polski. Nie odwrotnie. Nikt nas nie namawiał do wejścia do wojny z Niemcami, sami to widzieliśmy. To brytyjską opinię publiczną trzeba było nastawić, aby się przygotowała na wojnę. Wspomniałem o książce Petera Hitchensa, o
Ona została wydana też w Polsce przez Bellomi, nie pamiętam tytułu. Ale on tam czynił zarzut brytyjskiemu rządowi ówczesnemu, że decyzję o to, kiedy rozpocznie się wojna, ta decyzja w żaden sposób nie zależała wcześniej od władz Imperium Brytyjskiego, ani od Francji, tylko od Polski. Od tego, jak Polska ułoży sobie stosunki z Niemcami, czy będzie wojna, czy nie. Brytania tego nie kontrolowała, no a przez to, że za słabo po prostu zadziałała w wrześniu 1937 roku z Francją, to straciła później swoje imperium kolonialne. Tutaj może trzeba jeszcze dodać, że wymarzonym sojuszem Adolfa Hitlera był sojusz z Anglią. Hitler proponował przed Brytyjczykom, że on będzie kontrolował lądową Europę, a Wielkiej Brytanii zagwarantuje bycie pierwszą potęgą morską. Co notabene było zgodne z pewnymi ideami Hitlera, które zaczerpnął od widnego niemieckiego teoretyka geopolityki Karla Haushoffera. Tutaj widział siebie jako mocarstwo przede wszystkim lądowe, mocarstwo kontynentalne, tak? W tej koncepcji geopolitycznej istnieje pewne przeciwieństwo między mocarstwami lądowymi a kontynentalnymi. Także tutaj podział był racjonalny, tak, wynikał z jakiegoś światopoglądu. Tak, tak, a dodatkowo jeszcze, przepraszam, ale tutaj trzeba uwzględnić ten moment ideologiczny. Jak wiadomo, hitleryzm, nazizm był doktryną rasową, tak? Rasa jest tym, co określa wartość danej zbiorowości, a Brytyjczycy są zasadniczo Normanami, tak? Mówiąc tak najkrócej, no, pomijam tą pamiętę celtycką także, ale mówimy tak zasadniczo Germanami, także ten moment też działa w tym wszystkim, tak? Nie można tego też lekceważyć. No i tak, no, te propozycje, no, jeszcze w trakcie wojny. Londyn był pod bombami, też rzucamy ulotki, że Hitler chce pokoju z Wielką Brytanią, chociaż Brytyjczycy już tego nie chcieli. Tutaj mieć Lord Hessa zresztą. Lord Hessa, tak. Prawda? Który też nie możemy za dużo tego powiedzieć. Proszę o kolejne pytanie, tak? Bo rozumiem, że już temat wyczerpaliśmy. Proszę bardzo. A tak się ciekawości, ile by potrwała wojna, jakby Francja ruszyła na Niemcy przy tych oddziałach, które tam były, liniowych, tak się nie faktycznie? Tak mniej więcej w połowie września. Mogłoby w kiepskim przypadku też pół roku, ale przez te pół roku trwalibyśmy po prostu na fragmencie Polski. Nie tylko na Przedmościu, no bo pewnie Niemcy by przerzucili na zachód dużo swoich oddziałów pancernych. Przez Rumunię dostawaliśmy sprzęt od Brytyjczyków, Francuzów. Więc byłby scenariusz rumuński, ale no też Tymoteusz Pawłowski w książce sobie nie wchodzą, tutaj wydaje w tym roku szczegółowo analizuje różnego rodzaju scenariusze tej wojny, moim zdaniem dosyć przekonująco. Plus był jeden scenariusz bardzo szybkiego zakończenia wojny. Zamach stanu w Berlinie wojskowym, szybko Hitlerowi i zawarcie pokoju przez generałów. Przepraszam, sam Hitler w 1936 roku, przynajmniej najmocniej, kiedy podjął decyzję o remilitaryzacji nad Renmi, powiedział coś, co przeszło do anegdoty, ale jest, jakby to powiedzieć, antycypacją trochę tego rozwiązania. Panowie zapewne pamiętacie, remilitaryzacja nad Renmi dokonała się symbolicznymi tylko siłami kilku batalionów. Naprzeciwko cała armia francuska i te pięć batalionów bodajże, które tam weszło, no to tak realnie nic nie znaczy. Przed tą decyzją na naradzie generałów, jeden z generałów zapytał się go, a co będzie, jeśli Francuzi, po wejściu tych batalionów, tak? Jeśli Francuzi ogłoszą mobilizację. Ależ nic, odparł Hitler. Po prostu. Ja popełnię samobójstwo, a któryś z panów wyda rozkaz odwołujący te bataliony. To zostało zapisane. Proszę. Pytanie, otóż Gruga stwierdził a propos dowodzenia generała Rumla w drugiej fazie kampanii wrześniowej, że było ono jakościowo trochę gorsze niż tak. W pierwszej. Czy można prosić o rozwinięcie tematu, bo z kolei właśnie w cytowanej książce
Tymoteusza Popowskiego, on stwierdził zupełnie coś innego, że tak naprawdę Rumel wykazał się całkowitym zrozumieniem koncepcji naczelnego wodza. I to stąd wynika jego brak reakcji, większej reakcji na to, co się dzieje nad Bzurą i tego, że nie wyszedł. No właśnie Bzura miała skupić na sobie te 3-4 armii w sytuacji, w której pozostałe wojska polskie odchodzą na wschód. Zresztą bardzo często na przykład Pieczowskiego też inni historycy zarzucali właśnie Rumlowi, że on właściwie biernie trwał w Warszawie w stosunku do Bzury. Oczywiście Rumel musiał ważyć wiele zmiennych. W trakcie, gdy trwała już bitwa pod Bzurą, niemieckie wojska też podchodziło od wschodu, od strony Pragi. I to wydawało się większym zagrożeniem. Więc dlatego ja mam mu trochę za złe, za to, że jednak nie wykorzystał szansy na to uderzenie pod Bzurą, a nawet pod Brwiną. Wystarczyło nawet płytsze uderzenie w tą niemiecką przesłonę odgradzającą Warszawę od Campinosu, ona była dosyć płytka, by utorować drogę dla zwartych oddziałów, które by na pewno pomogły w walce w Warszawie, w Modlinie. No ale wobec zagrożenia po prostu od wschodu wybrał wariant o wiele słabszym atakiem na okolice Mińska Mazowieckiego. Więc niech w książce Tomasza Szarot-Ostaszyński są za to czynione Romulowi takie zarzuty, że to on niepotrzebnie naraził Warszawę na straty, chociaż w wyniku nalotu z 25 września, no bo przedłużał opór, a Kutrzeba na przykład twierdził, że należy wyjść armią w polu i tam kapitulować w mieście. No teraz wiemy, że mógł czekać na Sowietów, by się z nimi dogadywać. Nawiasem mówiąc, no Rumel wielkiej kariery w PRL-u nie zrobił, woził węgiel furmankę w pewnym momencie, w latach 50. Proszę o kolejne pytania. Tak, jeżeli... Proszę. Ja nie mam pytania, tylko chciałam się więcej dowiedzieć na temat tego spisku prosowieckiego we wrześniu, a zwłaszcza roli generała Sosnkowskiego. I chciałam się spytać, czy czytał pan wspomnienia szwagra Sosnkowskiego, tego Jałowieckiego? Nie. No, z tych wspomnień wynika, kto był brat drugiej żony Sosnkowskiego, tej córki takiego wielkiego bogacza, posła do Dumy Żukowskiego. W 1926 roku mówi się o tym, że w czasie zamachu majowego Sosnkowski popełnił samobójstwo, żeby się nie opowiedzieć po żadnej ze stron. Przy czym jego szwagier pisze, że samobójstwo wyglądało tak, że facet strzelił sobie w papierośnicę na piersi. Ugodnie przybył. Czyli coś takiego właśnie, jak z czym mieliśmy do czynienia parę lat temu. Czyli to jest człowiek... Ja to że generał Sosnkowski był najkutem. Przed wojną oficerowie... Dobrze, ale jeżeli chce się popełnić... samobójstwo, strzelając sobie w serce, co miało znaczenie, że w kontekście pogrzebu było zazwyczaj kiełny był otwarte, a generał Sosnkowski był wojnikutem i nie strzelał prawą ręką w lewą część ciała, tylko lewą ręką w prawo. Rozumiem. I nie wiedział, że ma na piersiach Trzeba przypomnieć, że zamach majowy dla generała Sosnkowskiego był dość dużym zaskoczeniem i trzeba świadomić, że prawdopodobnie to samobójstwo próbował pogodzić w stanie bardzo dużego zburzenia emocjonalnego. Więc mógł po prostu fizycznie nie pomyśleć o tym, że ma tutaj jakąś tam papierośnicę czy cokolwiek innego. Znamy wypadki z maja 26 oficerów legionowych zresztą z Lublinem, którzy dostając wskazą na szoka polskiego strzelania sobie w serce, nie chcieli wyglądać wskazu strzelania na swoich kolegów. No tak, to słowem uwagi, a po prostu. Ale tak.
udział generała Soskowskiego w tym wszystkim jest dosyć enigmatyczny dla mnie. No, wspomniany Bogdan Konstantynowicz na swojej dosyć chaotycznej stronie internetowej zbierał poszczególne ślady, wskazywał, że po prostu jego działania były trochę anomalne. Ostentacyjne olewanie rozkazów, ale być może nie miał pełnych wiadomości, może miał inną koncepcję, może uważał, że rozkazy, które dostaje, są głupie, że lepiej się bronić we Lwowie. W każdym razie, no, gdy generał Sikorski czyści wszystkich piłsudczyków, no to generał Soskowskiego czyni wicepremierem do spraw krajowych. I później robi porządki z konspiracją, odbiera dowodzenie generałowi Tokarzewskiemu, wysyła go tam na okupację sowiecką, gdzie był oczywiście znany, bo tam wpadł w okolę pobytę. I każe dowodzić z Paryża ZWZ-em generał Soskowskiemu. Generał Soskowski miał później i wcześniej bardzo wiele zasług, ale no, ten układ polityczny, w który wszedł wówczas, no, był dosyć dziwny. Zwłaszcza, że później mocno kontestował decyzje podejmowane przez Sikorskiego i też jego politykę wobec Sowietów. A propos tego samego spisku, Dariusz Baliszewski zwrócił uwagę na fragment wspomnień biskupa polowego Józefa Gawliny. Gawlina opisał, jak w lutym 1939 roku odbyło się spotkanie polityków związanych właśnie z Tradycją Pracy, Sikorskim, na które przyjechał z Londynu Józef Rettinger. Szara ewidencja u boku Sikorskiego. Mówił im tak: wojna prawdopodobnie będzie w tym roku, raczej na wschodzie niż na południu. Anglia da broń, wsparcie, wszystko co chcecie, tylko najpierw obalcie tutaj sanację. I polecił im wciągnąć episkopat w tą grę. No i Gawlina to opisuje, jak to na obradach episkopatu prymas Klątz i reszta biskupów stwierdziła, że ten front morsz, czyli to ugrupowanie Sikorskiego i Paderewskiego, to sama masoneria, nie będziemy się z nimi bawić, bo są mało warsi. Tak. Jeżeli nie ma dalszych pytań, ja myślę, że do tematu września wracać będziemy jeszcze nie jeden raz, tak do innych bazowych momentów naszych dziejów. Tymczasem chciałem podziękować bardzo serdecznie naszemu prelegentowi.